Bardzo się cieszę, że impreza wraca. Był COVID, imprezy nie było, a widać, że Opolanie potrzebują zabawy. Przy okazji Sylwestra takiej dobrej zabawy, nie tylko pracy, ale też trochę radości. Jarmark pod Urzędem Miasta na Rynku Opolskim pokazuje, że jest sporo chętnych do takiej wspólnej zabawy, zatem serdecznie zapraszam. Noc sylwestrowo-noworoczna, duża, wielka impreza na parę tysięcy osób, tak zakładamy nawet, z DJ-em. Pierwszy raz przy Stegu Arena, też chcę podkreślić, żeby ci, którzy będą tego wieczora szukać miejsca, gdzie można wyjść z domówki, albo gdzie można po prostu przyjść, złożyć sobie życzenia noworoczne z współmieszkańcami, współobywatelami. Pod Stegu Arena startujemy. Dobra zabawa na pewno. A skąd pomysł na to, żeby przenieść, bo było i pod NCP, było oczywiście i pod ratuszem, mamy zmianę lokalizacji. Szukamy takiej lokalizacji, która będzie i wygodna z takich względów organizacyjnych, ale też będzie przede wszystkim wygodna dla mieszkańców. Przed Stegu Arena jest wielki parking, jest też pobliże dużych osiedli mieszkaniowych. Często tu wiele osób przychodzi, korzysta z tego obiektu, więc wszyscy wiemy, gdzie to jest, jak tu dotrzeć. Nie ma z tym problemów i to zdecydowało. Rzeczywiście nowy pomysł, nowe miejsce na zabawę sylwestrową. Zapraszamy w miejscu, w którym teraz jesteśmy, pod Stegu Arenę. Wieczór sylwestrowy rozpoczniemy od godziny 21.30. O tej porze otworzymy bramki wejściowe już na imprezę i będą także przygrywać DJ-e. Gwiazda programu wystąpi o godzinie 22.50. Będziemy się bardzo tanecznie bawić do północy. Będzie to formacja muzyczna Komodo, złożona z najlepszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów. Znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie z takiej bardzo elektronicznej, tanecznej muzyki, więc myślę, że to będzie wyjątkowo taneczny, a mam nadzieję, że najlepszy w Polsce taneczny, plenerowy wieczór sylwestrowy. O godzinie 24 oczywiście życzenia noworoczne, pokaz tym razem laserów. No później będziemy się już spokojnie rozchodzić do domów. Apelujemy jako organizatorzy o jedną rzecz, informujemy, że na teren imprezy masowej niestety nie można wnosić ani żadnych materiałów pirotechnicznych, ani alkoholu, ani żadnych napojów w opakowaniach szklanych. Także uprzejmie prosimy od razu o to, żeby tego ze sobą nie zabierać, bo po prostu takie osoby nie zostaną wpuszczone na teren imprezy masowej. I drugie ograniczenie, osoby niepełnoletnie będą mogły przybywać na terenie imprezy tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zapraszamy serdecznie na fantastyczną, taneczną zabawę sylwestrową do Opola.